To będzie podcast z cyklu Polak za granicą. Wariatka, totalna wariatka jest gościem tego odcinka. Sprawia wrażenie osoby całkowicie niezorganizowanej i unoszącej się z 3 metry nad ziemią, ale to mocny charakter i twardo stąpająca po ziemi kobieta. Pochodzi z Kent, od wielu, wielu lat mieszka w Stanach i tam realizuje głównie swoje marzenia. Posłuchajcie o amerykańskim śnie chrapki. Witaj Katarzyna w moim podcaście! W końcu udało się Ciebie zwerbować. No, tak trochę. Ostatni dzień praktycznie na godzinach, po prostu już mi się to udało. Przepraszam bardzo. Nikt w to nie wierzył, ale udało mi się normalnie. Co po niektórzy będą ze mnie dumni, nawet wiem kto najbardziej. Ja też. Dobra, ale do rzeczy, skoro mamy mało czasu, bo dzisiaj ogólnie z Katarzyną wymyśliłyśmy, że ten dzień dzisiaj będzie Sylwestrem. Tak. Więc skoro czeka nas dzisiaj, wiesz, sylwestrowa zabawa, więc musimy się streszczać. Zaczniemy w sumie od początku, czyli ile miałaś lat, jak wyjechałaś do Stanów? Wyjechałam po pierwszym roku studiów, 19. 19? No, powiedzmy byłam przed 20. W maju wyjechałam, w lipcu 20 lat. Okej. Okay. Ale to co, jakie były okoliczności tej decyzji w ogóle, żeby wyjechać? Te studia no, nie grały, nie, czy...? Nie, studia oczywiście, że nie grały. Jaki kierunek? Jakiś ekonomiczny nawet, już nie pamiętam, Boże. Nie chcę pamiętać. Okay. No to powiem Ci, tak pasuje do Ciebie teraz, jak pomyślę, że... W ogóle liceum ekonomiczne to też był przypadek. Okej. Ale tak naprawdę to... Wydaje mi się, że w tym wieku to jest ciężko w ogóle się określić. Ja chyba poszłam po prostu do liceum po to, żeby iść, na studia po to, żeby iść. Też tak miałam. Rozumiem. Co prawda ja zdawałam na architekturę wnętrz w Krakowie, na Politechnice i wpadłam na to 2 miesiące przed egzaminami. To wszyscy mówili, że to jest w ogóle nierealne i muszę się pochwalić, że zdałam egzaminy i dostałam się, ale tylko na wieczorowy. Brakło mi chyba 0,25 średniej, żeby studiować dziennie. A nie chciałaś tych wieczorowych? Wiesz co, no powiem Ci szczerze, że kosztowało chyba 10 tysięcy złotych. Okej. Okay. Okay. I tata mi powiedział, że stać go na jeden rok. Okej. Okay. No. Więc... Poszłam na zaoczne, żeby po prostu nie przerywać nauki, ale jakoś też mi to nie leżało i wymyśliłam. Nawet nie wiem, powiem Ci, że nie pamiętam, jak to się stało, że poszłam po wizę, ale byłam bardzo zdeterminowana, żeby ją dostać. Wiem, że takie naopowiadałam tam głupoty i ta kobieta w końcu chyba, nie wiem, ulitowała się i dała mi tą wizę za pierwszym razem. No i był dylemat, bo teoretycznie jechałam do Stanów na pół roku, żeby sobie zarobić na studia, tatusiu. Na drugi rok. Na drugi rok. Wrócę okay. Na pewno. No i w momencie, kiedy wyjechałam, to... A czemu Stany w ogóle? Miałaś tam rodzinę? Miałaś wiesz do kogo tam jechać? Czy totalnie tak pojechałaś? Rodzinę, nie rodzinę. Nazywam ich ciociu wujku. Mhm. To są ludzie mi bardzo bliscy. Wychowywałam się z ich dziećmi, to są przyjaciele najbliżsi moich rodziców. I tak jak mówię, no miałam jechać na takie wakacje, dorobienie sobie kasy, wiesz, takiej, żebym miała dla siebie. A wyszło jak wyszło. No. Ile już jesteś lat? 17 rok pójdzie, nie? Więc trochę jest. No tak 16. W maju minęło 16, więc no trochę czasu tam jestem. A miałaś jakieś wtedy wyobrażenie Ameryki? Wiesz co... Jak to wiesz? No z filmów, nie? Jak to skonfrontowałaś potem z rzeczywistością? Znaczy konfrontacja była tragiczna, bo ciocia mi pamiętam wysadziła na Belmoncie, na polskiej dzielnicy, gdzie to nie wyglądało w ogóle jak Ameryka i byłam przerażona. Panowie, w ogóle jak młoda dziewczyna, 19-letnia szła po ulicy, to po prostu trąbili, bo tam nie widać było człowieka na ulicy. Nie? Więc dla mnie to był taki trochę szok. To nie jest to, że wiesz, bujałam się wtedy po downtown, nie? I w centrum najlepszego, co wiem teraz, że jest, nie? Jeszcze te realia były trochę inne, nie? Aha, tyle już, tak? Tak. Koniec tej wypowiedzi. No, staram się skracać wszystkie odpowiedzi. Nie, no co ty? Ja się muszę tutaj, wiesz, opanować. Ty to możesz, wiesz, płynąć. A pamiętasz, kim chciałaś być, jak byłaś
młodsza? Młoda? Jak byłaś jeszcze w podstawówce? Wiesz co, w ogóle jak byłam, bardzo mi się zmieniało. Bo to ogólnie się zawsze wszystko się zmieniało. Bardzo mi się zmieniało. Wiem, że miałam okres, że bardzo chciałam być weterynarzem. Kocham zwierzęta i jak tylko szliśmy do weterynarza, do pani Dorotki, każdy zna, to właśnie zawsze jej opowiadałam, że chcę być weterynarzem. Później jakoś nie wiem skąd mi wpadło to, bo z polskiego to ja nigdy nie byłam orzeł, chciałam być dziennikarką. Ale wiesz, gadane mam, więc, więc myślałam, że to jest dobry pomysł, aczkolwiek jak zaczęłam się interesować tym, co bym musiała zrobić, żeby się dostać na te studia, to jakoś emocje opadły. Okay. No i później mi ta architektura wpadła i powiem Ci, że byłam dumna, że zdałam, ale to też nie wypaliło, więc myślę, że gdzieś to było zapisane, żebym wyjechała, nie? I coś innego robiła, nie? A fotografią zainteresowałeś się dopiero w Stanach? Dopiero w Stanach. Nigdy nie myślałam o fotografii jako o zawodzie, bardziej jako o pasji czy przyjemności. No tak się to wszystko potoczyło, że fotografia zakręciła mnie na maksa. I też w takim momencie, gdzie byłam na takim rozdrożu, urodziłam dziecko, pracowałam w biurze, wyobraź sobie, przez rok czasu w księgowości. I byłam nie, że nieszczęśliwa, bo nie, bo wiesz, ja ogólnie potrafię wyciągnąć, wiesz, jakoś te pozytywne aspekty pracy biurowej, tak. Czyli nie robienie nic. Ja właśnie myślę co nie... o twoim otoczeniu, wiesz, które z tobą pracowało. Nie, na szczęście biuro było małe, tak. Czyli był szef i ja. Musiałam się dużo śmiać. Nie, wiesz co, byliśmy oddzieleni szybą, więc było okej, okay, nie? Ale ogólnie myślę, że w Ameryce mi się poszczęściło tylko dlatego, że gdzieś mam umiejętność taką dostosowania się do danej sytuacji, bo ja jak przyjechałam, to nie pracowałam w biurze, nie? Oczywiście nie wyobrażałam siebie sprzątającej. No. Jestem taką bałaganiarą, że to by było nierealne. Jaka była twoja pierwsza praca? Moja pierwsza praca, zostałam rzucona na głęboką wodę, opiekowałam się starszą panią w takiej dosyć nieciekawej dzielnicy, nie mówiąc po angielsku i nie umiejąc gotować w ogóle, więc że ta kobieta przeżyła, to było cudne. Aha, czyli musiałaś gotować też tej pani, no tak? Musiałam gotować, musiałam, wiesz, się z nią jakoś dogadać, podawać leki na czas, więc dosyć taka odpowiedzialna praca i nietypowa jak na 19-latkę. Aczkolwiek ja miałam jakoś taką zawsze sympatię do starszych osób i myślę, że empatię. Więc to była dobra praca, bo ja zamieszkałam z tą kobietą. I w taki sposób, wiesz, nie płaciłam za mieszkanie, mogłam sobie odkładać kasę i mieć czas, żeby uczyć się angielskiego i wszystkiego. I potem dopiero było to biuro? Później, oj, do biura to był kawał drogi. Okej, okay, dobra. Więc była... nie wiesz, chyba miałam dwie czy trzy takie panie. Później zmieniłam pracę taką, bo już wiesz, ja miałam taką pracę, że ja pracowałam dwa tygodnie z rzędu mieszkając z tą panią. Na totalnym odludziu, więc można było zwariować. Weekend miałam wolny, więc jechałam do Chicago. Nie wiadomo, co tu wtedy robić, z tego względu, że w Stanach nawet nie możesz iść do baru, czy tam na imprezę żadną, jak nie masz skończone 21 lat. A ja tutaj już, wiesz, wiem. Ostro zaawansowana. Papilion i te sprawy, a tutaj przyjechałam i byłam tak jakby niepełnoletnia, więc w sumie dobrze, bo nie wiadomo jakby się to skończyło, ale jednak no, ciężko było mi pod względem takim emocjonalnym, strasznie mi brakowało rodziny. Strasznie, i to nie były czasy, gdzie miałaś Skype'a, gdzie wiesz, że mogłam się codziennie widzieć z mamą przez Messenger, tylko po prostu telefon, karta jakaś, wiesz, za $5 kupiona i modlenie się, żeby rodzice odebrali, nie? Więc dla mnie to było takie trochę emocjonalnie wykańczające, ale jakoś się trzymałam, poznałam fajnych ludzi. Bo ty po tym pół roku, które zakładałaś, że tam będziesz, nie wróciłaś?
Tylko nie wróciłam, udało mi się... Po jakim czasie przyleciałaś do Polski? Po 7 latach. O Boże. I nie widzieli Cię w ogóle z rodzicami, czy oni u Ciebie byli? Rodzice u mnie byli, okay. Więc to tyle było dobrze po 7 latach, ponieważ nie miałam papierów, nie? Ale nie byłam nielegalnie, bo dowiedziałam się, że można zmienić status z turysty na studenta. Więc ja złożyłam tak jakby aplikację do takiej szkoły, po to tylko, żeby robić angielski, wiesz, żeby dostać te papiery, żeby nauczyć się czegoś, to złożyłam. To było bardzo drogie, bo no nie wiem, dla mnie jakieś tam 7-8 tysięcy dolarów to był kosmos wtedy, wiesz, jak ja zarabiałam 300-400 tygodniowo, nie? Więc bałam się tego, czy ja dam radę, wiesz, utrzymać siebie na normalnym poziomie, plus jeszcze wpłacić za szkołę, pracować i uczyć się, nie? Bo jednak musiałam zaliczać wszystkie te przedmioty. Więc, ale udało się i to był, praktycznie w szkole byłam cały czas po to, żeby utrzymywać ten status, bo jak się uczyłam, to nadal mogłam utrzymywać ten status, więc tak naprawdę nie byłam legalnie, mogłam obejść to wszystko. A w momencie, kiedy skończyłam księgowość też tam, taki kurs roczny księgowości, bo nie poszłam do koledżu, bo to by mnie kosztowało 3 razy tyle, skończyłam kurs księgowości, mogłam zrobić aplikację znowu na wizę pracowniczą, więc dlatego praca w biurze, więc to był taki proces, gdzie tak jakby płacąc frycowe i to takie spore, bo powiedzmy był taki pan, który nie poinformował mnie potem, o tym, że mogę sobie sama złożyć papiery, słuchaj, do szkoły, wypisał te papiery i skasował mnie 2 czy 3 tysiące za to, więc wiesz, dużo było tego frycowego, ale fajnie, bo wiesz, byłam zdana sama na siebie i moim zdaniem bardzo wydoroślałam w tym okresie. Już mamusia nie podawała śniadanka do łóżka. Ty podawałaś niektórym. Tak, dokładnie. Taka szkoła życia. Szkoła życia i nie żałuję niczego. Ale jako tako Stany Cię zachwyciły? Czy przeraziły na początku? Ja wiesz co, chyba nie byłam nigdy przerażona Stanami. Trochę mnie... zawiodły na początku, bo te Stany, które ja widziałam w tym czasie, to nie były Stany, które widziałam na filmach, no, ale wiedziałam, że są inne zakątki, inne miejsca, tylko trzeba mieć na to fundusze albo, wiesz, czas na to, żeby to zwiedzić, nie? Więc ja nie myślałam w tych kategoriach w ogóle, nie zastanawiałam się, tak jakby żyłam z dnia na dzień i starałam się tak jakby iść do przodu, nie? A jeśli chodzi o fotografię, to nie wiem, ktoś Ci na przykład powiedział, że robisz fajne foty, czy sama coś Cię zainspirowało i poszłaś w tą stronę, że stwierdziłaś, że ta fotografia będzie nie tylko hobby, ale wiesz, czymś więcej? Nie, to nie było tak. Wiesz co, ja szukałam czegoś, bo jednak ta praca w tym biurze mnie totalnie się tam nie realizowałam. I no, taka była trochę stagnacja, załamania jakieś nerwowe, wiesz, co ja robię. Dokładnie, stajesz rano i od razu masz doła. Wiesz, nie miałam doła, bo miałam dziecko, więc wiesz. Okej. Ale jeśli chodzi o pracę. Ale jeżeli chodzi o taki osobisty rozwój, no to czułam, że stoję w miejscu i wiesz, do tej pory u mnie się dużo działo, gdzieś tam się rozwijałam, bo cały czas byłam w szkole. A tutaj w momencie, kiedy urodziłam dziecko, no to poświęciłam siebie, wiesz, cały swój czas dziecku i kochałam to bardzo, aczkolwiek też chciałam się rozwijać bardziej osobiście, wiesz, i szukałam. Zdecydowałam się, zawsze chciałam nauczyć się zdjęć na filmie. Czyli ja poszłam po prostu pierwsze, powiedzę taką, wiesz, podstawową, nie? Więc wzięłam jedną klasę już w koledżu wtedy na filmie, no i zakochałam się w ciemni, wiesz, po nieprzespanych nocach z cudownym dzieciaczkiem, takie 10 godzin w ciemni, słuchaj, to po prostu było raj, nie? I to mnie tak wyciszało, to mi tak, wiesz, dawało do myślenia. No i zaczęło się, wiesz, pierwszy swój projekt, pierwsze egzaminy. I to, po prostu mnie to wciągnęło bardzo i się okazało, że to jest moja pasja, nie? Ale od razu jakby prowadziłaś swoją działalność? Nie. Czy pracowałaś u kogoś? Nie, znaczy ja od samego początku pracowałam dla siebie, więc ja nie myślę, właśnie to jest taki mój słaby punkt, że ja chyba nie za bardzo mogę pracować pod kimś. No bo
właśnie miałam Cię o to pytać, bo Ty jesteś taka Zosia Samosia, nie? No tak nawet trochę, wiesz. Nawet jak Ci chciał pomóc i w ogóle Ty jednak musisz jeszcze spojrzeć na te zdjęcia sama z siebie i ewentualnie coś poprawić, ale... To znaczy, wiesz co, nie. Ja się nauczyłam już po tych latach, że fajnie jest słyszeć cudzą opinię, wiesz, bo ja jednak każdy widzi inaczej. I na początku, no wiesz, to nie jest to, że ja nie umiem przyjmować krytyki. Umiem przyjmować krytyki, ale wiesz, muszę mieć kogoś, kto wie, o co chodzi, nie? Ja bardzo sobie ceniłam taką konstruktywną krytykę, na przykład ludzi, którzy wiedzieli dużo więcej ode mnie na temat fotografii. Ja się chciałam kształcić, wiesz, jak nie słuchasz, to nic nowego się nie nauczysz, więc to by było totalnie bezsensowne, żebym ja chodziła do szkoły i nie słuchała krytyki, nie? Więc to nie jest to, że boję się krytyki, czy nie umiem, tylko po prostu no, odpowiedni ludzie i bardziej konstruktywna krytyka, niż jak powiedzieć... Jak ja bym Ci powiedziała, że ta fotka jest beznadziejna, dzień na to byś mnie olała po prostu. No, ale... Znaczy powiedziałabym, że okej. Okay. No, nie, myślę, że nie. Ja rozumiem, że wiesz, Agaj... musi być ekspert. W sensie nie, no, jeżeli chodzi o poprawianie takie bardziej techniczne, wiesz, bo ty nie możesz, wiesz, tak jakby denerwować się na to, że komuś się Twoje zdjęcie nie podobają, bo ja mam tysiące ludzi, którzy powiedzą, kurde, ta laska nie robi fajnych zdjęć, nie? Ale mam też grono ludzi takich, którzy mi mówią ciągle, że fajnie podobają mi się, że widzą coś w tych zdjęciach. Więc to jest kwestia gustu, nie ma takiej możliwości, żeby każdemu się podobały Twoje zdjęcia, czy każdemu podobał się malarz i jego styl dany, jaki maluje, nie? Więc bardziej od tej strony, nie? A współpracujesz z kimś? No ciągle. Ale nie chodzi mi o takie projekty typu, wiesz, ślub, wesele, tylko nie wiem, z jakąś gazetą jest to nie związana, z jakąś organizacją, towarzystwem? Z wieloma, wiesz, bo w ogóle wszystkie takie moje wyjazdy związane na przykład z Nowym Jorkiem, to się zaczęły od współpracy z magazynem TCW, nie? To był taki magazyn, już teraz go niestety nie ma, aczkolwiek cała redakcja była super i ludzie fajni tam pracowali. Prowadziła go kobieta od 30 paru lat, jeden z najdłuższych, prosperujących magazynów w Chicago, nie? I od tego się wszystko zaczęło. Wiesz, ja się z nimi skontaktowałam i po prostu zaoferowałam swoje usługi i jakoś tak się udało, że to chwyciło, nie? Przez to mogłam po prostu starać się o akredytację w te miejsca, w które chciałam iść, więc wiesz, zaczęłam od fotografowania wydarzeń mody. Okay. Staram się tutaj nie jechać pęklisza. Wydarzeń mody, wiesz, w Chicago. I tak pomału zaczęłam robić, wiesz, fajne pokazy mody w Chicago, które organizowała na przykład School of the Art Institute, które jest jedno z najfajniejszych szkół artystycznych, na które mnie na przykład nie stać do tej pory, nie? O której marzę, żeby ją kiedyś skończyć, nie? Ale właśnie tak się zaczęło. No i jedną z takich najfajniejszych organizacji, którą w sumie najdłużej tak jakby wspieram, to jest Flashes of Hope. To jest organizacja, która zajmuje się organizowaniem, zrzeszaniem tak jakby fotografów, którzy organizują sesje zdjęciowe w szpitalach, na oddziałach onkologii pediatrycznej, tak by się to nazywało. I robią sesje zdjęciowe dla dzieci chorych na raka i ich rodzin. Więc to wygląda tak, że wiesz, po prostu ja jako fotograf jadę, rozkładam tak jakby takie mini studio na korytarzu w szpitalu. Takie mobilne. Takie mobilne. Mamy tam makijażystów, którzy też charytatywnie to robią. Robimy te zdjęcia, ja wysyłam je wtedy do organizacji i oni już tym ludziom wysyłają zdjęcia wydrukowane, jakieś, wiesz, w ramkach, żeby mieli po prostu pamiątkę, więc z nimi jestem praktycznie od 2010 roku i staram się ich trzymać. A w międzyczasie, no to wiesz, starałam się raczej angażować też w Polonijna, jest organizacja Dar Serca, która sprowadza dzieci z Polski. Dużo jest tego i dużo się robi, jak się ma czas, nie? Więc zawsze z kimś współpracuję, to nie jest tak, że Zosia Samosia. Jak to nazwałaś? Nie, nie chodziło mi, że
nie lubisz współpracować z innymi, bo to wiadomo, w ogóle wiesz, skąd taki pomysł w ogóle, że można tak pomyśleć, jak nie ma chyba większej duszy towarzystwa niż ty. Chodziło mi, wiesz, że jakby już sam proces przygotowania zdjęć, lubisz to kontrolować do samego końca. Po prostu. Znaczy ja mam właśnie z tym problem, że ja się już nie wyrabiam czasowo przez że ja chcę mieć kontrolę nad wszystkim. Próbowałam wiele razy, wiesz, oddawać swoje zdjęcia. Bo wiesz, zrobić zdjęcie, to możesz zrobić zdjęcie i moim zdaniem co druga osoba może zrobić fajne zdjęcie, jak ma fajny obiektyw i fajny aparat, nie? I jakieś oko, wiesz, do tego, żeby coś zobaczyć, nie? Ale moim zdaniem w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o fotografię digital, jak to? Spoko, w kataki rozumiemy po angielsku. Nie musimy wszystkiego tłumaczyć. To dużo robi obróbka. I myślę, że obróbka tych zdjęć, czyli przeciągnięcie to przez Photoshop czy przez jakieś programy, powoduje to, że jest określany jakiś styl fotografa. Nie? Oczywiście samo zdjęcie w sobie. To był kot. JJ, tak? Tak, JJ. Świetne. One dzisiaj uczestniczą w naszym podcaście. No. W każdym bądź razie styl fotografa się kreuje obróbką zdjęć też. Ja wiem, że praktycznie żaden profesjonalny taki już na wysokim poziomie fotograf nie obrabia swoich zdjęć, no ale ja nie mogę się z tego wyleczyć. Próbowałam, ale nie wiem, czy jestem nie wiem, tak przyzwyczajona do swojego, wiesz, stylu obróbki, że mi nie pasują inne. Myślę, że prędzej czy później się przerzucę, bo nie jestem w stanie po prostu obrabiać tych zdjęć, robić sesje i rozwijać się tak jakby, więc widzę, że to już mnie pomału trzyma, bo terminy się przeciągają, bo po nocach pracuję, śpię po 2 godziny. No wiesz, jak chcę, żeby to przeszło dalej w jakiś profesjonalny, taki typowy system, no to niestety, ale będę musiała próbkę prędzej czy później oddać. Okej, ale walczysz dalej. Walczę, no próbuję jakoś, wiesz. No to powiedz mi, jak się na przestrzeni tych lat zmieniały twoje zdjęcia i jak ty się zmieniałaś na przestrzeni tych lat? Znaczy ja kiedyś stwierdziłam, że niepotrzebnie poszłam do szkoły, bo moje zdjęcia się w taki sposób, wiesz, zmieniły, że już ich nie lubię, nie? Okay. Jednak wcześniej robiłam te zdjęcia bardziej tak impulsywnie, nie bardziej dokumentarnie, nie wnikałam w światło, w odbicia, w jakieś takie, wiesz, rzeczy techniczne. I podobały mi się bardziej te zdjęcia, bo pokazywały więcej takich emocji, nie? Jednak zadecydowałam, że kieruję bardziej swoją tak jakby pracę w portrety. Więc to też nie jest tak, że będziesz robić portretowe zdjęcia takie bardzo, wiesz, zaskoczenia, nie? To są portretowe zdjęcia, nie? Ale już to jest bardziej techniczne, bardziej, wiesz, studyjne zdjęcia też są inne. Muszę przyznać, że to nie jest moja ulubiona część fotografii portretowej, aczkolwiek spotkałam się z wieloma osobami, które twierdzą, że moje zdjęcia studyjne są lepsze niż te inne, więc to jest ta kwestia gustu, nie? Więc staram się dostosować do mniej więcej tego, co się dzieje. Fotografia się cały czas rozwija, więc ja myślę, że ja i tak nie nadążam za tym wszystkim, bo mam wielu fotografów, którzy robią po prostu tak piękne zdjęcia i wiesz, i ja chcę mniej więcej chociaż technicznie dorównać i nie daję rady, więc zawsze będzie jakiś taki punkt, gdzie ja będę chciała dogonić i będę gonić, nie? Póki on jest, to fajnie, bo się będę rozwijać, nie? A kto jest właśnie dla ciebie takim, wiesz, fotografem the best? Masz kogoś takiego? No to oczywiście, że jest Annie Leibovitz, jeżeli chodzi o portrety, nie? To jest nic nowego. Jest wielu fotografów, wiesz, na przykład polski fotograf, ja uwielbiam Marlenę Bielińską i uważam, że świetne portrety robi. Z młodych to jest teraz taki Marcin Kępski, Polak. Jest dużo, naprawdę wielu fotografów, na przykład z takiej bardziej artystycznej, no to Sally Mann. Jest mnóstwo fotografów, które ja uwielbiam, więc ciężko by mi było określić jednego. No ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o portrety, no to jednak Annie Leibovitz to jest moja ukochana guru, którą miałam
okazję poznać, więc to było No. To opowiedz coś o tym. Znaczy wiesz co, w ogóle myślałam, że zdążę na otwarcie wystawy jej w San Francisco, nie wiem czy to było z 2 lata temu. Nie zdążyłam, przyleciałam dzień później, ale byłam na wystawie, więc byłam tak podekscytowana, słuchaj. No ale jej nie spotkałam i się okazało niedawno, że była, że przyjeżdża do Chicago, więc czatowałam w Muzeum Kontemporary. Pojechałam, no i miałam okazję z nią zamówić, wiesz, tam z 2 czy 3 zdania, nie? No, nie, że ją poznałam i jest moją znajomą, nie? Ale, nie, no rozumiecie. Ale... Nie jesteście znajomymi na Facebooku. Nie, nie, niestety. Widzę rzeczy tam, wiesz, myślę, że ona nie gustuje ogólnie w Facebooku, ale... Ale nie jest tak, który... Ale nie, ale no właśnie Eni jest taka, no chciałabym coś... Poznałeś chyba, to jest mega wydarzenie, wiesz, to jest moja idolka, nie? No tak. To wiesz, to jest... Twoja branża śmieje się, twój człowiek. mój człowiek, na pewno. No właśnie, bierzesz udział w wielu takich dużych eventach, wydarzeniach. Coś dla Ciebie miało największe znaczenie? No, największe znaczenie to miało spotkanie Nelly Bobbitt, nie? Ale później na pewno wyjazd do Nowego Jorku, nie? Na Fashion Week. Więc ja tą historię opowiadam za każdym razem, nie? Ale powtórzę, taka szara myszka w sumie z Kent. Z Kentucky. Gdzieś tam jeszcze nie ogarnięta do końca w tych sprawach. Dostałam w końcu przez właśnie ten DCW magazyn akredytację i pojechałam. I wtedy jeszcze cały Fashion Week, wszystkie te pokazy działo się w Lincoln Center, gdzie było po prostu kilka sal i fotografowie, powiedzmy, ten, nie wiem jak od tego zacząć, jak jest runway, to na końcu wybieg, to na końcu po prostu zbierają się fotografowie. Zależy od sali, zależy tak, od projektanta, ilu tych fotografów jest. Ja jak przyjechałam właśnie do tego Lincoln Center, to okazało się, że jest pokaz Diane Van Furstenberg, DVF. Którą kocham. Okay. I siedzę tak przed tym, bo to ustawiają się ci fotografowie, wiesz, w kolejce, biegną, przepychając się łokciami, słuchaj, tymi statywami, żeby zarezerwować sobie tak jakby najlepsze miejsce, czyli do centrum całego wybiegu. Mm-hmm. Czym to dalej na boki. Tym... To jak u nas jest promocja w Lidlu. Nie wiem, nie byłam, ale słyszałam o tym. Jest podobnie. Jest podobnie. No, w każdym bądź razie siedzę sobie, słuchaj, na walizce ze sprzętem, nie? I tak czekam, bo mówię, dostajesz listę tak jakby na tej akredytacji, taki kartonik, nie wiem, no, zawieszkę. I były wypisane wszystkie pokazy. I ja nie wiedziałam na ten czas, że ja mogę na te wszystkie pokazy wejść. Aha. Bo mi się wydawało, że ja muszę dostać dodatkowo zaproszenie, których dostałam może 2 czy 3, rozumiesz? Do takich projektantów, których nigdy nie widziałam czy nie słyszałam na oczy. Okay. Na uszy. I słuchaj, siedzę sobie na tej walizce i nagle podchodzi taki znajomy fotograf z Chicago. I mówi, co ty tutaj robisz, nie? Ja mówię, że siedzę, nie? On mówi, pokaz jest, nie? DVF. Kot. Ty wariacie. Dobra, nieważne. No w każdym bądź razie mówi, co ty tutaj robisz, nie? Czemu się nie ustawiasz do kolejki? Ja mówię, bo ja nie mam zaproszenia na ten pokaz, nie? A on mówi, tak się popatrzył na mnie, po prostu... Zdziwiony. Co ma mówić? Nawet nie zdziwiony, tylko kurde, co ta laska tu robi, nie? Mówi, ale ty możesz wejść na ten pokaz, słuchaj. No i tak mi uratował w sumie najpiękniejszą chwilę taką, którą przeżyłam, bo to nie dość, że był mój pierwszy pokaz, jedna z moich ulubionych projektantek, to jeszcze udało mi się usiąść praktycznie centralnie gdzieś tam przy fotografach z Vogue, nie? Więc przez ten cały pokaz praktycznie nie zrobiłam
ani jednego zdjęcia, bo siedziałam, byłam wpatrzona, pokać mi się chciało. Hipnoza, nie? Hipnoza totalna. Może, wiesz, szczeliłam 5 czy 10 zdjęć i akurat mi się udały dosyć fajnie, nie? I to był taki moment, gdzie ja siedziałam i sobie tak myślałam, kuźwa, przyjechałaś jako 19-latka praktycznie z niczym. Zaczęłam od naprawdę takich nieciekawych historii i gdzieś tam szłam do przodu, a teraz siedzisz na New York Fashion Week, wiesz, na pokazie DVF, nie? I chodzą modelki, które widziałam wcześniej w gazetach, nie? Więc to był taki naprawdę fajny moment w moim życiu ogólnie, który moim zdaniem mnie bardzo tak popchnął, żeby iść dalej w tym kierunku, nie? Mhm. No właśnie, a propos tego, to uważasz, że robisz karierę, że odnosisz sukcesy? Że to jest sukces, już to, co ci się udało i chcesz. Ale w jakim aspekcie? Co jest sukcesem? Bo wiesz, u nas w Polsce na przykład my mamy straszny problem, że wiesz, karierę to robił Jordan, rozumiesz? W Polsce się nie robi kariery. No nie, kariery to Jordana to nie mam, nie? Mój syn to by się też zdziwił. Ale wiesz, o co to chodzi? No każdy ma swoją karierę, no wiadomo. Znaczy każdy ma swój wyznacznik, gdzie chce, dokładnie, powiedzmy, co chce osiągnąć, póki masz ten wyznacznik. Chodzi mi o to, czy przysiągłaś już tym amerykanizmem, w sensie, że nie wstydzisz się powiedzieć, że wiesz, udało ci się coś osiągnąć, że robisz właśnie karierę, wiesz, ciśniesz dalej do przodu. Bo u nas, czyli wiesz, jest, każdy się wstydzi powiedzieć, wiesz, choćby nawet, nie wiem, siatkarze, czy wiesz. Tak, że coś osiągnęli. Tak, wiesz, nie wiadomo, ile by mieli tych tytułów, czy coś, to oni nie tak mają ciężko przyznać, kurczę, osiągnąłem sukces, bo wiesz, bo każdy się porównuje do tego Jordana, albo kogoś tam. Nie myślę nawet, że każdy się porównuje, tylko większość z tych ludzi moim zdaniem nie chce być ocenionych. Tak, bo wiesz, jak u nas tutaj jest, nie, jak powiesz, kurde, osiągnęłam to, zrobiłam to, a to, wiesz, ktoś się przechwala albo coś. Ja miałam bardzo, w Stanach tego nie ma, w Stanach tego nie ma, ale też mi przeszkadza to, że tego nie ma. Bo znowu jest w drugą stronę za bardzo. Czyli są tacy słodkopierdzący, nie? Słodkopierdzący. Jest super, cały czas. Znaczy, ludzie, którzy coś osiągnęli, nie robią tego. Okej. Okay. Rozumiesz? Okay. Mm-hmm. Ludzie, którzy naprawdę coś osiągnęli, to tego nie robią. Ludzie, którzy mają aspiracje i chcieliby coś osiągnąć, wiesz, większego, często się przechwalają i tak jakby budują swoją personę bardziej mówieniem niż niż czynami, czy swoim rezumem, że coś tam osiągnęli. Więc ja nie mam ani też w tą, ani w tą. No staram się, wiesz, jak byłam gdzieś, czy coś zrobiłam, co dla mnie było jakimś osiągnięciem, czyli jak ten pokaz, na przykład DVF, czy wyjazdy do Nowego Jorku, to ja uważam, że ja osiągnęłam swój własny, indywidualny sukces. Czy ktoś, kto fotografuje okładki Vogue'a, uważa, że to jest sukces? Nie. Ale jakoś nie wnikam w to, bo tak jakby no chcę iść do przodu i wyznaczam sobie za każdym razem jakieś następne cele, nie? To chyba na tym to polega, że wiesz, że zawsze jest coś do zrobienia nowego, zawsze gdzieś dalej jeszcze mogę iść. Ale nie mam czegoś takiego sztucznej skromności. Kiedyś to miałam. Na początku było mi bardzo ciężko. Taka szara, wiesz, szara myszka, nie? No w sumie nic takiego nie robię. Jest wielu więcej fotografów, syndrom, którzy robią. Syndrom Polaka totalnego, wiesz. Nie wolno się przechwalać. Wiesz, to nie jest przechwalanie, to jest mówienie, co robisz, nie? Więc ja pomału, tak naprawdę po tylu latach robienia tego, tak jakby staram się nie cofać z tym, co robiłam do tyłu, nie? Po prostu szczerze o tym mówię, i, a jak to kto odbierze, no to już jest indywidualna sprawa, nie? No ale ta praca właśnie jest taka, tak jak mówisz, fajne wydarzenia, o których wiesz, tam zawsze powiedzmy marzyłaś, fajni ludzie, bo poznajesz też mnóstwo aktorów, modelek, reżysera ostatnio poznałaś, znaczy ostatnio, no to było już dość trochę. Z miesiąc temu, nie, no to Pawlikowskiego. Nie, to tak, opowiedz też o tym spotkaniu, bo to jest mega. Czy wiesz co, ja jedną właśnie z takich organizacji, z którymi współpracuję, to jest Polish Film Festival w Chicago i to jest działający już 30 lat festiwal filmu polskiego, super ludzie,
którzy praktycznie swoją działalność kontynuują na bazie szukania sponsorów, bo tak naprawdę nie ma na to funduszy w polskim wymiarze. A jak są, to są to kiepskie fundusze. Więc wiesz, szapoba dla nich, że oni przez 30 lat to dalej ciągną i naprawdę robią to na bardzo wysokim poziomie. I oczywiście wiesz, ja ich poznałam w momencie, kiedy weszłam poprosić o użyczenie sali, znaczy sali galerii, na imprezę charytatywną. I jako jedni z nielicznych, jedyni tak naprawdę, powiedzieli spoko, tylko ja, czy masz jakiś plan na to, nie? Mhm. A ja mówię, że nie, ale za 2 tygodnie przyjdę, to powiem, jaki ten plan jest. A Ewa Domarecka, bardzo fajna babka, mówi, dobrze, to przyjdź i wtedy porozmawiamy. I odbyła się impreza charytatywna, udało się wszystko fajnie zorganizować i od tego czasu tak jakby ja zaangażowałam się w Polish Film Festival, bo to jest jednak ten krąg, w który ja chcę też iść. Przez to mam okazję poznać kogoś fajnego, czy zrobić, zrobić. Ale to jest tak jakby, ja staram się angażować w rzeczy teraz przynajmniej, bo kiedyś to się angażowałam dużo więcej w wiele różnych rzeczy, które po prostu, dobra, idę, wiesz, nie ma problemu, mam czas. I w pewnym momencie to po prostu się tak nawarstwiło, że nie robiłam dobrej roboty. Nie realizowałam. Robisz niby wszystko, ale nic. No, robiłam wszystko, ale nic. A teraz bardziej się ukierunkowałam i widzę, że to ma, wiesz, tak jakby zbieram pomału owoce z tego. Angażuję się w 2 polonijne imprezy kulturowe, które zaduszki jazzowe w Chicago organizowane też co roku, też chyba od 20-30 lat. I w Polish Film Festival to są 2 takie imprezy, które ja zawsze fotografuję, nie? I to jest po prostu takie obustronne. Pomagamy sobie nawzajem, jak gdzieś tam mam co robić, spotykać ludzi, oni mają zdjęcia i to działa, nie? To mi się teraz przypomniało, oglądałaś Żony Hollywood? No. Ciekawości. Poznajesz takich ludzi też? Tak z ciekawości też zapytam. Ale jakich ludzi? No, Polki, które wyjechały, wiesz, miliony lat temu, wiesz, do Stanów, poznały, wiesz, fajnych panów, no i teraz wiodą z nimi, wiesz, bogate, luksusowe, fajne życie. No ale to nie. Ja tego nie mówię, wiesz, broń Boże, właśnie nie mówię tego w złym znaczeniu, aczkolwiek nie wszystkie były sympatyczne, ale... Ale wiesz co, ja ci powiem tak, ja wiem... To był taki krąg ludzi wybrany do tego programu, to więc... W ogóle zacznijmy od tego, że to był krąg ludzi wybranych i też pamiętajmy to, że telewizja bardzo sobie ukierowywuje. Ukierowywuje. Tak jakby... Tak? Nie tak? Ukierunkowywuje. O, super. Bardzo ciężkie. No to ja tego też nie przejdę. Mamy jakiś synonim? Chodzi ci o to, że po prostu jest wielka reżyserka w tych programach, tak? Jest wielka reżyserka i często też ludzi moim zdaniem bardzo zniekształca. Więc ja jak słyszę, wiesz, takich ludzi, no to nie wiem za bardzo o kim. Jest dużo dziewczyn czy osób, które się nazywają gold diggers w Stanach, wiesz, Polek, które wychodzą za starszych panów i po to, żeby mieć dobrze, ale też bardzo dużo jest fajnych dziewczyn, które to tak jak wszędzie chyba, nie? No, nie tylko w Stanach. Na, wiesz, na narodowość, no, nie? Bez każdy lubi się ustawić. To jest bardziej osobowość, nie? Tak, dokładnie. No, tak, to zależy, co robisz, żeby się ustawić, tak, bo to jest kwestia już później morali, nie? Tak, tak. Ale to raczej nie ma, wiesz, nie wnikam w ogóle w takie rzeczy. Nie, w ogóle o tym rozmawiajmy, darujmy sobie to. Dzięki. Nie mam problemu. A powiedz mi, jesteś tak, no teraz, od jakiego czasu jesteś tak średnio raz, 2 razy w roku w Polsce? Wiesz co, wcześniej byłam częściej, bo byłam 4 razy, ale teraz... Teraz jestem tak 2 razy, w tym roku niestety byłam 3 razy, bo babcia moja zmarła. Byłam praktycznie w maju, miesiąc czy 2 miesiące później babcia zmarła, więc byłam jeszcze raz. No i teraz
rodzice mi zrobili cudowny prezent, tak, czyli w postaci biletów lotniczych, więc mogłam przyjechać z synkiem też na święta, co było dla mnie bardzo ważne i to od razu im dziękuję za to. I święta w ogóle Bożego Narodzenia to jest chyba najbardziej taka cudowny okres dla mnie i taki bardzo refleksyjny, więc staram się być tutaj w Polsce, bo mam całą rodzinę w Polsce, nie? Jasne. Chciałam Cię zapytać, jak po prostu w Twoich oczach Polska się zmieniała? Jak tak, wiesz, przyjeżdżać, zwłaszcza po tych 7 latach, jak przyjechałaś od wyjazdu swojego? Znaczy, wiesz, topograficznie, no to jasne, że się zmienia, wiesz, wszystko, nie? Ale na pewno na lepsze w tym aspekcie, że fajnie dba się tutaj o infrastrukturę, ale ja nie wiem, ja nie widzę jakiejś różnicy, wiesz, jak ja przyjeżdżam, czy widzę się z Tobą, czy z Kasią, czy z kimkolwiek, to tak jakbyśmy się nie widziały, kurczę, wiesz, miesiąc, nie? Więc to jest najpiękniejsze, że właśnie ludzie, takich jakich pamiętałam, jak wyjechałam, dalej tacy są, więc to znaczy chyba, że dobrych ludzi miałam wokół siebie, nie? Fajnych, konkretnych. Więc to się zmieniało. Na pewno podejście ludzi, takich obcych, nie? Idziesz do sklepu, to już pomału się to zaczyna zmieniać, nie? Pani ekspedientka się bardziej uśmiechnie. Tak, to widać. Radośniejsi jest. Radośniejsi. No, resztę no to nie wiem za bardzo, bo wiesz, jak ja przyjeżdżam, to też mam wakacje, nie? Tak. Za bardzo. Wakacje w Polsce, okej. My jako Polacy ogólnie jesteśmy pretensjonalni, nie? To jest jeszcze jedna rzecz, którą bym sobie życzyła, żeby to się zmieniło. Nie? Miałam okazję pracować w Warszawie i różni ludzie do tego podchodzą, nie? Spięci są często u nas, nie ma czegoś takiego, wiesz, jak organizujemy na przykład jakąś sesję zdjęciową i to są ludzie, którzy mają duże firmy i w ogóle, to wszystko jest na ludzie, żeby team cały działał, nie? Tutaj jednak ludzie się spinają, bo dbają o swoją pracę, wydaje mi się, że wiesz, tak jest lepiej, że musi być wszystko dopięte, a jednak ja jestem przyzwyczajona do trochę innego, luźniejszego pracy, więc ja staram się tak jakby organizować swoje sesje i bardziej indywidualne na luzie niż pracować dla jakichś firm większych i tak jakby martwić się, co pani menadżer mi powie i nakrzyczy na mnie. więc widzę, że na tych wyższych stanowiskach ludzie są bardzo tacy, wiesz, spięci, nie? Ale to też się nie ma co dziwić, bo dbają o swoją pracę, nie? Tak, ale ogólnie nie widzę jakiejś takiej, wiesz, różnicy. No, ja mam fajnych ludzi tutaj wokoło i dlatego lubię tutaj tak przyjeżdżać i chętnie bym wróciła, nie? No właśnie, widzisz, bo zmierzamy już do brzegu i tak już zahaczyłaś o to, chciałam Cię zapytać o Twoje plany związane z Polską, czy takowe w ogóle są? Znaczy, wiesz, moje plany są takie, że mam 11-letniego synka, który nie widzi tak jakby siebie tutaj, więc to jest jedyny powód, dlaczego ja nie wracam. Bo ja myślę, że z moim zawodem mogłabym tak samo pracować tutaj, jak i tam, nie? Nie przeszkadza mi to za bardzo z tego względu, że ja mogę przylatywać, kiedy chcę. Mam wiesz, papiery i masz taką możliwość. Mam taką możliwość, nie? Gdybym nie miała takiej możliwości, no to myślę, że już dawno bym była tutaj. Bo myślę, że tej tęsknoty bym nie przeżyła, nie? Ale że mam taką możliwość, no to wiesz, ja zrobię wszystko, żeby mój synek miał jak najfajniej, nie? I wychowywał się w takim środowisku, w którym ma lepiej i większe perspektywy. Wydaje mi się, że w Stanach jeszcze, wiesz, przy wychowaniu dzieci jest dużo więcej perspektyw różnych. Nie będziesz palił papierosów. A kto pali? Kot. Przepraszam, to nie Kasia. Wiesz, dużo więcej jest perspektyw takich, żeby zapełnić wolny czas dzieciom w fajny sposób, czyli jakichś treningów, koszykówki, baseballa, nie wiem, korepetycji na to. Wiesz, na poziomie, na jakim normalny, przeciętny, średniej klasy człowiek pracuje, ich jest tam stać. Rozumiesz, tutaj już jest troszkę
wszystko kosztuje dużo więcej i ten przelicznik jest, no, ciężko po prostu zapewnić dzieciom wszystko i jeszcze pracować i ja sobie z tego zdaję sprawę, nie? Więc ten standard życiowy jednak, pomimo tego, że pracuję normalnie, wiesz, nie jestem bogaczem, czy stać mnie na to, żeby wychowywać syna w taki sposób, żeby miał zapewnione wszystko, nie? To, co potrzebuje do fajnego rozwijania się, nie? Więc myślę, że do momentu, dopóki Filip gdzieś nie pójdzie do jakiegoś koledżu czy na jakieś wyższe studia, chociaż próbuję go werbować, żeby przyszedł studiować do Polski, żeby mogła po prostu go wziąć tutaj, uczy się tutaj i ja wracam. No. Ale bierzesz taką możliwość pod uwagę, że po prostu on tam rzeczywiście kiedyś zostanie, jak będzie już starszy i wiesz, jakiś już będzie miał konkretny pomysł na życie, a ty tu wrócisz i będziecie się tak odwiedzać, czy nie, czy zawsze razem? No synuś, mamusi, no. No na razie, bo to już wiesz, jak to będzie. Nie wiem, wiesz co, nie myślę, że nie wydaje mi się, że kiedykolwiek mogłabym być bardzo, wiesz, na dłuższy czas tak jakby odseparowana od niego. To jest fajne, że jest ta możliwość, że czy on pójdzie studiować na Florydę czy do Kalifornii, to zawsze można latać tam i z powrotem, nie? Gorzej jest latać z Polski do Kalifornii, nie? Myślę, że mogłoby mnie na to nie być stać, nie? Ale no zobaczymy, co on wybierze, wiesz, ja... On jest dla mnie najważniejszy i to jest podstawa, nie? Żeby fajnie się było, jak się uda, że mu się spodoba, wiesz, studiowanie, pomysł studiowania w Polsce, no to jak najbardziej, wiesz, postaram się wrócić tutaj, nie? Okej, to trzymamy kciuki i tego Ci życzymy, żebyście byli zawsze razem i no i w Polsce. No, mam nadzieję. I jeszcze więcej sukcesów i jeszcze większej kariery, takiej, wiesz, takiej i polskiej, i zagranicznej, i w ogóle, i ogólnoświatowej najlepiej. Tak. Dziękuję tego bardzo. Ci życzę bardzo. Dziękuję. No i dziękuję, że padłaś, znalazłaś czas. A ja dziękuję bardzo, że mnie zaprosiłaś. W ogóle było to dla mnie szokiem. No nic, ja tak się stresowałam. Ale jakoś przeszłyśmy, nie? No, pewnie. Oczywiście jak zwykle moi gościowi muszą lepiej niż mnie. Chyba 5 sekund. 5 to będzie Kaśki mój, nie? Myślę, że będziemy mieć trochę więcej. No moja mama też może pomoże. No, mama, może brat, może Filip też odsłucha. No nie, znajdzie się parę osób, spoko. Do stówki dobijemy spokojnie. Oby. Dobra, dzięki Kasia. Dziękuję. Zaczynamy sobie.